to, co w tej chwili zamierza ZEPAK, a mianowicie budowę w perspektywie najbliższych lat, no, w perspektywie kilkunastu lat, budowę elektrowni jądrowej po zakończeniu działalności elektrowni opalanej węglem brunatnym, daje bardzo dużą nadzieję na rozwój tego regionu. Tak, o budowie w Koninie elektrowni opartej na atomie 8 miesięcy temu mówił prezydent miasta Piotr Korytkowski. Na terenie jednej z odkrywek podpisano wówczas umowę o powołaniu do życia spółki PAK PGE Energia Jądrowa, która we współpracy z Koreańczykami ma zrealizować to zadanie. Jest to, można powiedzieć, taka dobry prognostyk dla rozwoju tego regionu. Elektrownia jądrowa to wielka firma, która generuje też bardzo wiele aktywności wokół niej, więc można powiedzieć, że to jest zawsze takie koło zamachowe rozwoju dla tej najbliższej okolicy, w której ona się znajduje. To będzie taki impuls prorozwojowy bardzo mocny, nie tylko tu dla Konina jako bezpośrednio dla miasta, ale też dla całego regionu konińskiego. Jednak w sejmowym exposé premiera Donalda Tuska zabrakło informacji o planach budowy elektrowni jądrowych w Polsce. A to rodzi pytania, czy nowa władza będzie chciała kontynuować projekty zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja się obawiam o los polskiej energetyki jądrowej. Były pewne wypowiedzi Donalda Tuska, jeszcze nie premiera wówczas, tylko jako aspirującego do premiera, które każą mi postawić pytanie, czy ta inwestycja nie będzie celowo opóźniana. Nawet jeśli Donald Tusk nie zrezygnuje z budowy dużych elektrowni jądrowych. Według wstępnych analiz w Koninie mogą powstać co najmniej dwa reaktory o łącznej mocy 2800 MW. Władze spółki PAK PGE Energia Jądrowa są zdeterminowane, żeby prace budowlane w Pątnowie rozpocząć w latach 2028-2029. Spędziliśmy w ostatnie półtora roku dosyć intensywnie, jeżeli chodzi o projekt atomowy. Mieliśmy tutaj dostawców, jednych z wiodących dostawców technologii, Koreańczyków z KHNP, którzy przyjechali, wizytowali ten teren. Prowadzimy jakieś niezbędne prace związane z przygotowaniem się do badań środowiskowych. Uważamy, że jest to jedna z najlepszych w Polsce lokalizacji do tego, żeby zbudować elektrownię atomową. Pod koniec listopada ówczesna minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wydała decyzję zasadniczą dotyczącą budowy elektrowni w Koninie. Władze ZEPAK-u liczą, że obecny rząd także będzie wspierał ten projekt. Czekamy na to, kiedy nowa administracja zapozna się z tymi wszystkimi materiałami i na pewno będziemy mieli rozmowy dotyczące tego, jak dalej to prowadzić. Jeżeli chcemy mieć dostęp do energii, do przewidywalnej, bezpiecznych, do bezpiecznych, przewidywalnych dostaw energii, to musimy zbudować źródło, które będą nam w sposób stabilny tę energię podawać. Elektrownia atomowa to jest najlepsze z możliwych tego typu źródeł, bo ona, produkując energię elektryczną, nie emituje dwutlenku węgla. Według wstępnych zapowiedzi elektrownia w konińskim Pątnowie mogłaby rozpocząć pracę w 2036 roku.